Taniec kobiety na łące. Nie zaryzykowałabym swojej pasji. Za dużo czasu i wysiłku jej poświęciłam, aby teraz wszystko zaprzepaścić. Podgrzewanie narkotyku na łyżce nad płomieniem. Mówi Karolina Załęga, ekspert do spraw narkomanii. Substancje psychoaktywne mają szkodliwy wpływ na każdą ze sfer życia człowieka. Społeczną, zdrowotną, zawodową. Nawet okazjonalne przyjmowanie narkotyków i dopalaczy ma negatywny wpływ na zdrowie fizyczne. Upadek odurzonej dziewczyny. Fryzjer w swoim zakładzie. Prowadzę własny biznes. Wiem, że przez nieprzemyślane decyzje mogę to zniszczyć. Nie podejmę takiego ryzyka. Przygotowanie i wdychanie białej ścieżki narkotyku. Mężczyzna w stanie odurzenia. Po spożyciu substancji psychoaktywnych możemy doświadczyć trudnych stanów emocjonalnych. Mogą pojawić się myśli czy tendencje samobójcze, a nawet psychozy czy urojenia. O mamy wzrokowe mężczyzny. Niektóre z tych stanów mogą okazać się nieodwracalne, a koszty, jakie przyjdzie nam zapłacić za brawurowo podejmowane decyzje, mogą być ponad nasze możliwości. Para na ławce, kobieta w ciąży. Nie zaryzykowałabym bezpieczeństwa oraz przyszłości mojego dziecka i rodziny. Przygotowanie skręta do palenia. Uzależnienie od narkotyków znacząco negatywnie wpływa na nasze relacje z najbliższymi. Wraz z zażywaniem narkotyków w ciąży wzrasta ryzyko zachorowania na choroby przewlekłe. Na przykład wirusowe zapalenie wątroby czy AIDS. Narkotyki mogą prowadzić do zaburzeń pracy mózgu, obciążeń pracy serca oraz układu nerwowego, co znacząco pogarsza stan zdrowia, a w niektórych przypadkach prowadzi nawet do śmierci. Rozstanie pary. Na ławce porzucony wydruk USG dziecka. Uśmiechnięty chłopak po obronie pracy magisterskiej. Zdobyłem wykształcenie bez wspomagaczy. Nie chciałem ryzykować swojej przyszłości zawodowej. Widok wstrzykiwania narkotyku. W 2022 roku aż 226 Małopolan doświadczyło zatrucia substancjami psychoaktywnymi. Najczęściej były to osoby między 16 a 26 rokiem życia. To najważniejszy okres rozwoju człowieka. To wtedy wybieramy szkoły, studia, decydujemy o tym, jak będzie wyglądało nasze życie. Narkotyki bardzo często wpływają na motywację. Przez to mogą za nas decydować o naszej przyszłości. Chłopak jest odurzony i zdezorientowany. Widok dźwigu do skoku na bungee. Ryzyko, jakie podejmujesz, biorąc narkotyki, to jak skok na bungee, bez liny. Zbliżenie na chłopaka skaczącego bez liny. Skok bez liny z dźwigu. A ty, zaryzykowałbyś swoje życie? Upadek na ziemię podczas skoku. Realizując nasze pasje, odnosząc sukcesy zawodowe, podnosząc swoje kwalifikacje, czy nawet spędzając czas z ludźmi, których kochamy, odczuwamy emocjonalną i fizyczną, naturalną przyjemność i szczęśliwe życie. Naprawdę nie potrzebujesz chemii, żeby poczuć się szczęśliwy i spełniony. Wszystko, czego potrzebujesz, masz w sobie. Nie ryzykuj, nie bierz. To ryzyko się nie opłaca. Program realizowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego. Więcej informacji na stronie www.profilaktykawmalopolsce.pl.